Lin po polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Witam również Bogdana Czarneckiego, Lin Coacha z Dużej Fabryki w Strzelcach Opolskich. Dzień dobry. Dzień dobry, Sławku, witajcie. Powiedz mi, czy podczas swojej praktyki jako pracownika działu OPEX, jako menadżera działu, spotkałeś się z narzędziem linowskim 5S? Tak, spotkałem się. Od samego początku w nim pracujemy. Super. Będziesz w takim razie kompetentną osobą, żeby nam troszeczkę o tym opowiedzieć w sposób łatwy, przystępny, bo taki jest cel tego cyklu. Co to jest Lean Management? Bo wiele osób pyta, jako wprowadzenie proponuję, żebyś przypomniał. Lean to jest pewna filozofia zarządzania, która dąży do wyszukiwania i eliminacji marnotrawstw, rozumianych jako wszystkie rzeczy, za które, w procesie, za które klient nie jest gotowy zapłacić. Rozumiem. W innych nagraniach mamy to dokładnie omówione, wszystkie 9 typów marnotrawstw, natomiast w tej chwili pytam o 5S. 5S to jest? To jest jeden z elementów tego. 5S służy do obnażania, czy też oczyszczania całego procesu produkcyjnego ze wszelkich szumów, z nieporządku, po to, żeby wszystkie problemy były łatwo widoczne. Rozumiem, że 5S w stosunku do Lean pełni rolę podrzędną. Nie jest podrzędną, jest jego elementem, jest jego częścią. To jest narzędzie? To jest narzędzie. Słyszałem, że jeżeli zastosowany jest 5S, jeżeli ten 5S sprawnie działa, znacząco wzrasta bezpieczeństwo procesu, spada czas szkoleń nowych pracowników, a także pomaga ono standaryzować procesy. Jest to prawda? Jest to prawda. Ono bardzo dobrze pomaga poukładać proces. Być może dlatego większość firm zaczyna swoją przygodę od 5S-a. No, jest to niezbędne, żeby zacząć przygodę od 5S-a, jeżeli jesteśmy zainteresowani Leanem. Generalnie wydaje się, że w opinii osób, które spotkałem, że ten 5S to jest coś takiego prostego, co robimy szybko, zaczynamy, kończymy i jest. Jak to jest naprawdę? Jest to system, który tak de facto jest filozofią zarządzania i on wydaje się pozornie prosty, ale jak to jest z japońskimi rzeczami, jest on skomplikowany i prosty. Japońskie rzeczy są skomplikowane. No cóż, nowoczesna elektronika taka jest. Ja w takim razie poproszę Cię może o omówienie tego 5S. On składa się z 5 składników, dlatego ta liczba 5. 5 liter S. Ty znasz nawet japońskie znaczenie, co mnie zachwyciło. Natomiast mnie by interesowało polskie, dlatego że staramy się tą wiedzę przekazywać w sposób przystępny. No to omówmy to. Ponieważ 5S jest z japońskiego, więc te słowa po japońsku zaczynają się od S, od polskiego, to czasami niezbyt szczęśliwie szukamy tłumaczeń, nie? Odpowiedników. I czy odpowiedników. Ale takie zostały stworzone. Po angielsku brzmi to lepiej, ja tylko dopowiem. Dokładnie. I teraz omówmy sobie po kolei te kroki. Pierwszym krokiem, jeżeli chodzi o 5S, jest coś, co się nazywa seiri, a z polskiego się to, na polski się to tłumaczy jako selekcja. I to jest taka rzecz, że staramy się oczyścić nasze stanowisko pracy z rzeczy niepotrzebnych. I teraz, Sławku, każdy z nas ma takie stanowisko pracy, które jest jego jakby światem. Czy czułby się komfortowo, gdyby ktoś ci wpadł i to posprzątał? No, ta sytuacja przypomina mi taką sytuację, gdyby ktoś tutaj do domu mojego przyszedł i te wszystkie moje ulubione, często niepotrzebne rzeczy, ale które ja lubię, gdzieś poprzestawiał, a nawet te rzeczy potrzebne. Pamiętam, kiedyś przyjaciel schował mi kluczyk od samochodu i nie mogłem przez to pojechać do pracy. Szukałem 2 godziny. Dokładnie. Dla niego to miejsce, gdzie go położył, było na pewno oczywiste. To była górna szuflada. Dla ciebie nieco mniej. W związku z tym niezwykle istotnym jest to, że w procesie sprzątania uczestniczą osoby, które pracują na danym obszarze, operatorzy, tak? I teraz podczas tego kroku pytamy się, czy też zaznaczamy czerwonymi kartkami rzeczy, które są potrzebne albo niepotrzebne, ale te decyzje są podejmowane przez te osoby, które na tym stanowisku pracują. Co to w nich buduje? No ja myślę, że zaufanie. Zaufanie buduje w nich chęć zaangażowania się w decyzje podejmowane przez firmy i buduje trochę też przyjęcie odpowiedzialności, nie? Za swoje stanowisko pracy, bo muszą podjąć pewne decyzje związane z tym stanowiskiem. Dzielimy przedmioty. Dzielimy, mamy takie tabelki. Używany często niezbędny, używany czasami, używany rzadko, a czasem jest to przedmiot zbędny. Na red tagu zaznaczamy go jako zbędny i zanosimy na kwarantannę. Tak jest. To jest dobry zwyczaj. To jest dobry zwyczaj, natomiast ponieważ ta decyzja jest podejmowana przez operatorów, no oni zastanawiają się, rozważają wszystkie za i przeciw. Są różne modele przeprowadzania tego kroku. Po jego zakończeniu mamy rzeczy, których używamy trochę rzadziej, które jak wspomniałeś trafiają na jakiś jeden wspólny dla obszaru, obszar kwarantanny, czyli takiego powiedzmy sobie magazynku rzeczy, które mogą kiedyś się przydać, nie?
Jeżeli te rzeczy nie przydadzą się przez jakiś określony okres czasu, są one wyrzucane. Do oznakowania takich rzeczy używa się różnych elementów. Niektórzy używają takich czerwonych kartek, gdzie zapisują to sobie... To są red tagi. Tak jest. Niektórzy używają czegoś innego. To system jest tutaj rzeczą już drugorzędną. Najważniejszym jest to, żeby tylko i wyłącznie rzeczy, które są używane, były bezpośrednio przy operatorze, bo to miejsce jest niezwykle cenne tam właśnie na stanowisku pracy. Dobrze, drugi krok? Drugim krokiem jest Seiton, czy też po polsku to jest systematyka. Systematyka polega na tym, że no musimy, mając te rzeczy, które są potrzebne, które są wybrane, dla, że będą używane, muszą znaleźć swoje miejsce. Muszą często odbywać to na zasadzie tego, że wyznaczamy w postaci wizualnej na posadzce na przykład miejsce dla palet. Mamy tablicy cieni, na których wiszą obrysy narzędzi. Tak, obrysy narzędzi i od razu może zauważyć, czy którego brakuje. Nie ma. Tak jest. No i ten krok już wymaga, operator wybrał rzeczy, które potrzebuje. Krok drugi wymaga już pewnych działań ze strony liderów, managementu, tak? No bo trzeba kupić pewne rzeczy. Na przykład kolorową taśmę, na przykład tablicę do wizualizacji. Na przykład jakieś półki. Na przykład trzeba tablicę zorganizować cieni. Oznaczniki. Oznaczniki. I co to pokazuje operatorowi, jak to się dzieje? Pokazuje, że menedżerom zależy, nie? Choć trochę na systemie. Jak to się nie dzieje i 4 czy 5 tygodni się czeka na jakąś tablicę, czy na klucz, czy nastkę, no to pokazuje coś innego. Nie? No to jest bardzo ważna uwaga. Cieszę się, że o tym mówisz, dlatego że słuchacze mogą jakąś korzyść wyciągnąć z tego, że dowiadują się o tym, jeżeli są menadżerami, że należy dopilnować, żeby wszystko szło w dynamiczny sposób, ponieważ jeżeli system zostanie w której tylko części, w którym, na którejś literce S zatrzymany lub operatorzy poczują, że nic się nie dzieje, no proces to umiera, ale to do tego dojdziemy w przypadku 5 S. Na razie chciałbym dojść do 3 S, to jest sprzątanie. Tak, sprzątanie i to jest właśnie ta jedna z najszczęśliwszych nazw, bo Seiso znaczy dosłownie nabłyszczanie, to jest staramy się doprowadzić linię do takiego, no po polsku byśmy powiedzieli błysku, no błysk jest na by, więc dlatego... Więc nie na S. Niedokładnie. Ale słuchaj, to ma służyć bezpieczeństwu i to jest bardzo ciekawe, ponieważ w trakcie tego wszystkiego, co robimy w tym kroku procesu, na przykład zaznaczamy na rurach, które lecą, na instalacjach, gdzie płynie woda ciepła, gdzie gaz, gdzie znajdujemy, gdzie jest jakiś przewód powietrza obluzowany lub przewód elektryczny, który prowadzi nie wiadomo dokąd. To wszystko oznaczamy i w przyszłości da nam to taki procent, dlatego że jeżeli będziemy potrzebowali coś zrobić, jeżeli wyjdzie jakaś ekipa z UTR-u, momentalnie zlokalizuje media, będzie w stanie odciąć, odłączyć. To jest fajne. Czyli tak, celem tego jest dokładne oczyszczenie obszaru, ale umożliwia to znalezienie bardzo wielu rzeczy. Tu wspomniałeś o utrzymaniu ruchu, to jest bardzo ważna rzecz. Znałem kiedyś takiego Anglika, który pracował na łodziach podwodnych. I on do mnie mówi, to było niezwykle istotne, żeby wszystko było czyściutko, żeby wszystko było odmalowane, bo jeżeli zaczynało się gdziekolwiek jakiś wyciek i wszystko było pomalowane, wszystko było jasne, mogłeś to od razu zauważyć. Gdyby był bałagan, gdyby było pozastawiane rzeczami, nawet stosunkowo takie drobne awarie, które mogło się łatwo przerodzić w grube, czy też zagrażające życiu całej załogi, pozostałyby niezauważone. Tak więc jednym z takich kluczowych rzeczy dla tego nabłyszczania i dla sprzątania, dla oczyszczania z jakichkolwiek zbędnych elementów jest to, że możemy bardzo łatwo zauważyć, czy nasze urządzenia na linii pracują w sposób właściwy, czy na przykład nie pojawiały się pod nimi krople oleju, nie? O, bo to oznacza, że wówczas na przykład może łożyska są do wymiany albo cokolwiek innego. Bardzo ciekawy przykład usłyszałem na zajęciach na WSB, gdzie Marcin Grząka, to jest konsultant Impassion, opowiedział o takiej dużej maszynie, która z zasady zajmowała bardzo wiele miejsca w hali fabrycznej, była połączona z kominem i ta maszyna została oklejona. Chociaż to było paradoksalnie absurdalne, bo przecież to nie jest paleta czy jakaś mała rzecz, którą możesz przestawić. Natomiast po kilku miesiącach okazało się, że maszyna wjeżdża na linię. Mogło to grozić zawaleniem komina, ponieważ wielka maszyna zaczęła migrować, nie była przykotwiona we właściwy sposób do podłogi, na skutek drgań po kilku miesiącach odpłynęła na bok. Dokładnie. Dzięki temu, że zaznaczono to we właściwy sposób, można było zaradzić być może katastrofie, która pociągnęłaby ze sobą życie ludzkie. Poczekaj, jeszcze dodam coś do tego. Czyli podsumowując, szybkie stwierdzenie problemów. Łatwo zauważyć problemy techniczne odnośnie ludzi. To jest bardzo ważna rzecz. Kierownik czy lider zespołu może zauważyć, kto jest dobry w zdyscyplinowanym utrzymaniu porządku.
możesz już na tym etapie szukać sobie liderów, ludzi, którzy w przyszłości być może zastąpią obecnych, kiedy obecny lider na przykład na linii czy obszarze awansuje. Także to jest bardzo ważny element tego procesu. Czwartym jest seiketsu, czyli standaryzacja. Tak? Standaryzacja wiąże się z faktem, że musimy zastanowić się, w jaki sposób utrzymać to, co wypracowaliśmy. Wymalowaliśmy linię, usunęliśmy wszystkie nasze rzeczy, znaleźliśmy się niepotrzebne, znaleźliśmy miejsce dla rzeczy potrzebnych i bardzo często firmy na tym kończą działanie. Natomiast to są rzeczy, które można zrobić w formie jakiegoś takiej tygodniowej akcji. Natomiast pozostaje pytanie wówczas, jak sprawić, żeby za 3 miesiące czy za 6 miesięcy linia nie wróciła do stanu poprzedniego, czy obszar nie wrócił do stanu poprzedniego, tylko żeby był utrzymywany w należytym porządku i czystości. Dlatego się tworzy harmonogramy. Tak? Różni się harmonogramy działania, rodzi się harmonogramy audytów, weryfikacji. Czyni się odpowiedzialnych za to utrzymanie porządku. Tworzymy tak zwane standardy. Tak jest. Standardy, które i dzięki temu krokowi system zaczyna funkcjonować w taki sposób, że ten obszar powinien być utrzymany w czystości. I tutaj, jakie są korzyści? Budowanie dyscypliny wśród ludzi. To jest od razu praktyczna możliwość wdrożenia pracy standardowej. Ci ludzie się szybko uczą sprzątania. Sprzątanie się staje też takim nawykiem, który jest wykonywany bez wysiłku. Jeżeli sprzątamy systematycznie, a widzę to po swoim mieszkaniu, to w tym momencie mamy o wiele mniej do wykonania. Czasem wystarczy 3 minuty na koniec zmiany. Ustalamy to zresztą w standardzie, prawda? Na koniec zmiany ostatnie 10 minut poświęcamy na przykład na czyszczenie linii, tak? Silnik jest czyszczony przez Sławomira Szczepańca co środę. Dokładnie. I Bogdan z kolei odpowiada na przykład za to, żeby biuro było czyste. I w związku z tym te wszystkie rzeczy się nie nawarstwiają. A jak sam powiedziałeś, nawet po naszym mieszkaniu możemy to zauważyć. Jeżeli mamy tylko to, co się nagromadziło w ciągu dnia, to przynajmniej te takie bieżące sprawy, one są załatwiane bardzo szybko. Oczywiście od czasu do czasu trafią się i okna, czy pranie firanek, ale to nie jest tak pracochłonne, jak gdybyśmy nie robili tego przez tydzień, a potem Znasz syndrom 20 kubków brudnych z lewozmywaku, kiedy tak kończą się kubki w domu? Każdy, kto studiował, zna syndrom pełnego lewozmywaka, tak? Czy obecnie też zmywarki. Także ten krok potwierdza odpowiedzialność i zaangażowanie i możemy łatwo zauważyć, wytypować też dobrych ludzi do naszego procesu. Powiedz mi, bo teraz jakby zmierzamy do kroku piątego i ten piąty krok, ja rozmawiałem z Natalią Janiczak-Liput, jest postrzegany jako paradoksalnie najtrudniejszy. Sustain po angielsku, czyli? Po polsku to jest samodyscyplina, po japońsku to jest shitsuke. I co ciekawe, nie dotyczy on operatorów. Ten system dotyczy wyłącznie kierownictwa. On obejmuje sprawdzenie działania systemu przez kierownictwo. I to nie jest takie proste, bo wymaga to, żeby każdy z poszczególnych szczeblów kierownictwa pojawił się na hali produkcyjnej z określoną częstotliwością i sprawdził działanie systemu 5S. Rozmawiał z ludźmi w to zaangażowanymi, wykonując poprzez audyty 5S, poprzez różnego typu wizyty. To musi być widoczne. Sławek, ty robisz zwykle to, co dla twojego kierownika jest ważne, nieprawdaż? Prawda. A jeżeli twój kierownik ci powie, że to jest niezwykle ważne, a potem cię przez 2 lata o to nie zapyta, to jak do tego podejdziesz? Zapomnę. Po ilu? Niektórzy po tygodniu, niektórzy po 3 dniach, a niektórzy po pół roku, bo są osoby uparte. Natomiast w większości z nas, jeżeli to kogoś nie obchodzi i nie ma na to czasu, naszego szefa, to znaczy, że dla niego tak na dobrą sprawę ten temat jest nieważny. Ja nigdy nie zapominam. Czyli celem tego kroku jest wymuszenie codziennego funkcjonowania systemu. A korzyści są takie, że to jest kluczowa praca dla kierownictwa i dzięki temu wysiłkowi ten system zaczyna funkcjonować. To nie jest wina operatorów, jak system się wali. Niestety. Ta wina leży w nadzorze, ta wina leży w samej górze. Rozumiem. Słuchaj, omówiliśmy w ciągu 15 minut te 5 kroków. Ja odnoszę takie wrażenie, że to jest proste. Jest to proste w twojej fabryce. To nie jest proste. Dlatego, że to widzisz,
gdybyśmy się popatrzyli tylko na linię i na to, że musi, produkcyjną, że musimy tam wymalować jakieś obszary i zrobić sobie jakieś tablice No, cieni, to tak, jest proste. wizualizację. Ale nagle, jeżeli pomyślisz o tym, że musisz zmienić mentalność całego kierownictwa od góry w dół i ludzi, i tak de facto zupełnie inaczej podejść do zarządzania niż obecnie, nagle zaczynasz dostrzegać, że jest to pewien kulturowy problem, nieprawdaż? No ale myśmy już robili 5S. Oni ci odpowiedzą. Tak jest. Myśmy już sprzątali. Miesiąc temu. No i potem przyjdziesz i mówisz, a to, dlaczego paleta ta leży? A to tylko dzisiaj, nie? A to tylko dzisiaj. Sytuacja wyjątkowa. Sytuacja wyjątkowa. Życie się składa potem z sytuacji wyjątkowych. Niestety. A 5S ma zapobiegać sytuacjom wyjątkowym. Dokładnie. Dobrze, jak wizualizować 5S? Jak wizualizować standardy? Wywiesza się to w jakiś sposób? Tworzy się tablicę 5S? No, wszystko musi być bardzo proste i łatwe do ogarnięcia przez ludzi, nie? Więc to są bardzo proste rozwiązania, które umożliwiają ci odpowiedź na kilka kluczowych pytań, nie? 5S, w wypadku systemu 5S to jest na przykład, czy wszystko jest na swoim miejscu. Stojąc w danym, w jednym punkcie linii, powinieneś zobaczyć, czy ta linia ma wszystko, żeby być w stanie jechać, mówiąc funkcjonować, czyli funkcjonować. Rozumiem. A co sądzisz o tym, aby czynić odpowiedzialnych, wywieszać ich twarze na tablicach wizualnych? Na przykład Sławomir Szczepaniec jest odpowiedzialną osobą za obszar lutowania. To jest bardzo, bardzo fajna myśl. Ale oczywiście wymaga to znowu dobrego podejścia do każdego z tych kroków. Ci ludzie muszą poczuć się odpowiedzialni. Mówiliśmy o tym w kroku pierwszym. Budujemy to zaangażowanie. Jeżeli oni się poczują odpowiedzialni, że oni faktycznie poczują, że oni podejmują decyzję co do tego obszaru. Co więcej, jak ktoś podejmą decyzję, to firma w pewnym zakresie oczywiście znajdzie środki, żeby te decyzje wdrożyć w życie. No to takie twarze, jak się pojawią, one sprawią, że ten obszar będzie funkcjonował tak, jak ma być. Mhm. On się będzie ulepszał. Powiedz mi, czy 5S się opłaca? Jak wiele nakładu i lat wymagał w Twojej fabryce jego przeprowadzanie? Czy to są miesiące, czy to są lata? Wiesz, nasi drodzy trenerzy na studiach, na których oboje chodzimy, mówią nam, że Lean to nie jest projekt, to jest podróż. 5S to nie jest projekt, to jest podróż. Ona się zaczyna i się nigdy nie kończy. Więc jeżeli to zaczniesz robić, nigdy nie możesz powiedzieć, że już masz 5S. Bo zawsze jesteś w trakcie, że tak powiem, oczywiście możesz wykonać te 5 kroków i one funkcjonują, ale potem te obszary ewoluują. Co chwila coś się w procesie zmienia. To 5S musi za tym nadążać. Także jest to ciągły proces, ciągła podróż. Czy się opłaca? Tak. Opłaca się, dlatego że możesz wyprzedzić wiele problemów. Dzięki temu wiele rzeczy, których nie widziałeś poprzednio, że masz problem, staje się widoczne. Ja tutaj nawiązywałem do tego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa nie da się przeliczyć na pieniądze. Mm-hmm. 6S? No, ja przyznam szczerze, że mam z tym problem, dlatego że ja bardzo ufam Japończykom. Oni mają taką tendencję do wydestylowania tych tematów. Jeżeli jest 5S, to ja bym się musiał czuć jak sensei, jak Tai Chi Ono, żeby mu dopisać 6. Jeżeli jest 7 strat, to również... Może po 50 latach praktyki będę w stanie dołożyć 8 i 9. Tak, ale to jest moje zdanie jako Bogdana Czarneckiego. Ja słyszałem, że wiele osób traktuje właśnie safety, czy też bezpieczeństwo jako to 6S. I tego szuka w tym systemie. I to ma jakiś tam swój racjonalny sens, że można podczas audytu też przyjrzeć się, czy wszystkie rzeczy funkcjonują w sposób należyty, czy nie ma jakichś zagrożeń dla operatorów. No i to jest ciekawe. Ja myślę, że pozostawimy słuchaczy w pewnej niepewności. Oczywiście temat nie udało się go rozwinąć w całości i pewnie można byłoby wiele o tym mówić. Ty masz ogromną praktykę w przemyśle w wielu firmach międzynarodowych. Dlatego ja odeślę może z pytaniami do Ciebie. Można Cię znaleźć na portalu LinkedIn Bogdan Czarnecki. Mnie również Sławomir Szczepaniec. Jeżeli ktoś ze specjalistów byłby chętny omówić pewien problem dotyczący Lean, dotyczący rozwoju, również osobistego i zawodowego, to bardzo zapraszam do współtworzenia naszego cyklu. Dziękuję. Dziękuję.